Siemaneczki, ziomeczki, witam was wszystkich bardzo serdecznie, jestem oczywiście Croxy. No i co, dzisiaj kolejny odcinek z FIFA. Robimy dzisiaj SBC o piłkarza miesiąca Premier League. Jest to Vardy, Jamie Vardy oczywiście tutaj otrzymał właśnie tą nagrodę piłkarza miesiąca. No i co, wymagania nie są jakieś tam skomplikowane. Miałem dość dużo niewymiennych kart też w klubie, więc no to SBC nie było aż takie drogie tutaj dla mnie. No i co, wysyłamy pierwszy składzik, możecie sobie oczywiście zapozować i zobaczyć, jak to wygląda mniej więcej. Dobra, i tutaj mamy Anglię. Tutaj trzeba było wymienić dwóch piłkarzy z drużyny tygodnia, dwóch Anglików narodowości minimum 5 i ocena ogólna 84, więc to też nie było jakieś tam wybitnie trudne, więc wysyłamy sobie kolejne SBC. Mamy już tutaj dwie paczuchy do otworzenia, przypomnę tylko piłkarz miesiąca i tutaj było, no to chyba było najłatwiejsze SBC, więc wysyłamy ostatni skład. No i co, możemy przywitać piłkarza miesiąca kwietnia, czyli Jamie Vardy. Karta wygląda dość podobnie do Rashforda Potm, którego również mam u siebie w klubie. Nie wiem, czy Vardy będzie takim typowym zmiennikiem pod właśnie 70 minutę. Ale z Rashfordem właśnie będę mógł spróbować go jakoś połączyć. No i co, Jamie Vardy u mnie w klubie. Tutaj dub robi Jamie Vardy, więc no co kto lubi, no. Ale karta wygląda naprawdę dość dobrze. Zobaczymy, czy znajdę dla niego jakieś zastosowanie, ale no myślę, że warto sobie taką kartę jak najbardziej zrobić. No i co, przechodzimy do paczuszek. Ma tutaj trzy paczki za to SBC, więc otworzymy sobie pierwszą paczkę, złota paczka piłkarzy premium. Nie ma walkoutu, może ekrany będą, zobaczymy. Nie ma ekranu, dobra, więc od razu tutaj no nie ma co przeglądać. Druga nie 8-2, dobra, więc to sobie wyślę szybko na listę transferową. No i co, lecimy z następną paczką. Nie ma walkoutu, ekrany może. Są ekrany. Szkoda, że nie. Inform, Portugalia, bramkarz Rui Patricio. Więc nie jest to jakiś wybitny drop, ale mamy jeszcze dalej jedną paczkę. Aha, dobra, jeszcze duplikat. Marcos Alonso też poleciał tam. Patrzyłem, też jest chyba z 5000. Warto mi się dać. No i co, paczka rzadkich piłkarzy Electrum. I nie ma walkoutu, no kto by pomyślał, no. Ekranów też nie ma, no więc SBC w samo sobie nie było dość opłacalne, ale czekajcie, mamy 36 tysięcy jeszcze, to otworzymy jeszcze, czekajcie. Ta paczka kosztuje 25 tysięcy, dobra, więc otworzymy sobie tam, niech już stracę. Złota paczka zawodników premium. Nie ma walkoutu, no więc ja się już z wami żegnam. Tym mało pozytywnym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Torgan Hazard na koniec nam wypada, więc zobaczymy, jak Jamie Vardy będzie się spisywał. Dajcie znać, czy zrobiliście to SBC, czy ta karta jest warta swojej ceny. No i co, ja się z wami żegnam, trzymajcie się i piona.